W tym filmie porozmawiamy sobie o tym, co to jest wartość bieżąca. Wartość bieżąca to jest takie bardzo proste i podstawowe pojęcie. Ono leży u podstaw wielu metod oceny projektów inwestycyjnych, takich jak zdyskontowane przepływy pieniężne czy wewnętrzna stopa zwrotu, o których sobie porozmawiamy w kolejnych filmach. A dzisiaj porozmawiamy sobie po prostu o wartości bieżącej. Co to jest wartość bieżąca? Spróbujemy zrozumieć to pojęcie. No i najlepiej zrozumieć to na przykładzie. Powiedzmy, że jest taka sytuacja, że ktoś nam ma zapłacić za jakiś towar, za jakąś usługę, cokolwiek, i daje nam do wyboru dwie metody zapłaty. Mówi, że albo dam ci dziś 100 zł, albo za rok zapłacę ci 110 zł. No i do Ciebie należy wybór, którą z tych opcji preferujesz. Co wolisz? Czy wolisz dostać dzisiaj 100 zł, czy 110 zł za rok? No i musimy się teraz zastanowić, co nam się bardziej opłaca. Czy bardziej nam się opłaca wziąć dzisiaj 100 zł, czy 110 zł za rok? Przy czym zakładamy tutaj na potrzeby tego filmu, że ta wypłata jest gwarantowana. To znaczy, ona nie jest obarczona żadnym ryzykiem. Mamy absolutną pewność, że za rok te pieniądze dostaniemy. Mamy gwarancję, nie wiem, Banku Centralnego Państwa, Międzynarodowego Funduszu walutowego, czegokolwiek. Oczywiście w realnym życiu nigdy nie ma stuprocentowej pewności, ale na potrzeby tego filmu i tego najprostszego modelu załóżmy sobie, że w ryzyko tutaj się nie będziemy zagłębiać, nie będziemy brać pod uwagę tego, że ta inwestycja może nieść ze sobą pewne ryzyko, no dlatego że musielibyśmy uwzględniać różne prawdopodobieństwa, to tylko zaciemniłoby obraz tego, o czym chcę tutaj mówić, mianowicie co to jest wartość bieżąca. Czyli zakładamy, że jest ta wypłata całkowicie pewna, nie żadnym ryzykiem. No, to co mamy wybrać teraz? No, musimy jakoś porównać te dwie kwoty. Jak to zrobić? No, możemy na to popatrzeć w ten sposób. Dostałbym dzisiaj 100 zł, no to mógłbym, jeżeli nie jest mi to potrzebne natychmiast, chcę porównać z tym, co będzie za rok, no to mógłbym to wpłacić na jakąś lokatę, kupić jakieś obligacje, cokolwiek i wypracować pewien zysk przez ten rok. Ja może sobie tutaj zrobię miejsce, żeby wpisać ten zysk, który tutaj możemy wypracować. Tutaj 110 zł napiszę trochę niżej, czyli za rok mamy 110 zł dostać. Ale tutaj możemy wypracować pewien zysk. No i powiedzmy, że istnieją takie również gwarantowane, stuprocentowo pewne inwestycje, jak na przykład lokaty bankowe czy obligacje Skarbu Państwa, które dają nam nieobarczony żadnym ryzykiem zysk 5% w skali roku. Czyli taka jest stopa zwrotu z tej inwestycji w skali roku. Oczywiście jest to pewne uproszczenie zrobione na potrzeby tego filmu, dlatego że w rzeczywistości nie ma inwestycji całkowicie pozbawionych ryzyka. Nawet obligacje skarbu państwa czy lokaty bankowe niosą ze sobą pewne ryzyko, które w rzeczywistości trzeba uwzględniać. Jednak na potrzeby tego filmu ja tego ryzyka nie uwzględniam, nie zajmuję się tym ryzykiem, ponieważ nie jest mi to potrzebne do tego, żeby wytłumaczyć, co to jest wartość bieżąca, a tylko niepotrzebnie skomplikowałoby to nasze rozważania. Więc dla uproszczenia. Element ryzyka całkowicie w tym filmie pomijam. No to ile będę miał z tej inwestycji za rok? No jak płacę 100 zł, 5% od 100 zł to jest 5 zł, doliczę to do tych 100 zł, czyli za rok będę miał 105 zł. No i teraz mogę porównać te dwie kwoty. Czyli albo za rok, czyli albo wezmę dzisiaj 100 zł, wpłacę na lokatę i za, za rok będę miał 105 zł, albo za rok dostanę 110 zł. No to jest oczywiste, że bardziej mi się opłaca wybrać tę drugą opcję. Czyli widzimy, że rozstrzygnęliśmy ten problem. Stwierdziliśmy tutaj obiektywnie, która z tych opcji nam się bardziej opłaca. No ale moglibyśmy to zrobić trochę inaczej. I o tym właśnie do tego przyda nam się wartość bieżąca. Dlatego, że moglibyśmy spróbować wycenić, ile jest warta ta obietnica wypłaty 110 zł za rok dzisiaj. Czyli jaka jest wartość dzisiejsza tej wypłaty, która będzie za rok. I tutaj wpisać jakąś kwotę. No i to, co tutaj trzeba wpisać, to się właśnie nazywa wartość bieżąca. To jest ta wartość bieżąca i to się po angielsku nazywa present value, PV. Wartość bieżąca tych 110 zł za rok. Napiszę to No ile ta wartość tych 110 zł za rok jest równa? Jak to obliczyć? Zastanówmy się, co się stało tutaj, jak my zainwestowaliśmy, jak my przeliczaliśmy wartość tej naszej inwestycji z tych 100 zł na te 105 zł. No tutaj pomnożyliśmy tę kwotę 100 zł przez 1,05. Przez taki czynnik pomnożyliśmy. Dlaczego przez taki? No bo to jest 1 razy 100 zł. Dodać 5% razy 100 zł. 5% to jest setnych, Czyli 1,05 razy 100 zł to jest ta kwota, którą tutaj dostaniemy. No to zakładając, że w ciągu roku możemy taki zysk wypracować, nie narażając się na żadne ryzyko, obliczmy, Jaka jest dzisiejsza wartość tej wypłaty za rok, zakładając, że taka jest stopa zwrotu z rocznej inwestycji? No to skoro przeliczając tę liczbę na tę, musieliśmy pomnożyć przez 1,05, no to widzimy, że tutaj trzeba po prostu podzielić przez 1,05. Czyli inaczej mówiąc, pomnożyć przez 1 nad 1,05, pomnożyć przez odwrotność tego czynnika, który tutaj użyliśmy. To możemy to na kalkulatorze przeliczyć. Czyli to, co robimy, to bierzemy 110 zł, dzielimy przez 1,05 i obliczymy w ten sposób bieżącą wartość obietnicy wypłaty 110 zł za rok. Sprawdźmy, ile to będzie. 110 podzielić przez 1,05. No, i to jest 104,76 i tak dalej, no ale zaokrąglimy to do pełnych groszy, czyli to będzie 104,76 zł. Taka jest ta kwota 104,76. No i to, co tutaj zrobiliśmy, ta operacja, którą tutaj wykonaliśmy, to się nazywa dyskontowanie. To się nazywa dyskontowanie. Moglibyśmy komuś odsprzedać dzisiaj prawo do uzyskania tej wypłaty 110 zł za rok za kwotę 104,76 zł. Tyle dzisiaj jest warta ta obietnica wypłaty 110 zł za rok. Taka jest jej zdyskontowana wartość. No i właśnie to przeliczenie tej przyszłej wartości naszej inwestycji na dzisiejsze pieniądze, to jest właśnie dyskontowanie. No, i dlaczego dyskontowanie? Dlatego, że tutaj, gdybyśmy chcieli dzisiaj spieniężyć, dostać gotówkę, spieniężyć tę inwestycję, no to musielibyśmy zrezygnować z części tego zysku. Mianowicie z tych 5,23 zł. No i to jest ta kwota dyskonta, z której, której się z, jesteśmy gotowi zrzec. Zakładając, że taka jest roczna stopa zwrotu z inwestycji. To jest bardzo ważne założenie, że tutaj używamy cały czas tych 5% do wszystkich tych rachunków. Dobrze, może jeszcze, jeszcze raz to przeanalizujmy że ja to jeszcze raz przepiszę, bo to jest namazane. Czyli co my porównywaliśmy? Tutaj mamy dziś, tutaj mamy za rok. No i mieliśmy pierwszą opcję, że dziś dostajemy 100 zł i ono za rok jest warte 105 zł. Druga opcja była taka, że dostajemy 110 zł za rok i przeliczyliśmy, że dziś zdyskontowana wartość tej wypłaty za rok jest równa 104,76. Jakby na to nie patrzeć, ta druga opcja jest bardziej opłacalna. No ale gdyby ktoś nam dał jeszcze trzecią opcję, powiedział, że zapłacę Ci dzisiaj 105 zł, albo 110 za rok, na przykład tak by powiedział, no to którą z tych. Z tych Dwóch czy z tych trzech musielibyśmy wybrać. No widzimy, że najbardziej opłacalna jest właśnie ta trzecia. że Bardziej się opłaca dzisiaj wziąć 105 zł niż 110 zł za rok, dlatego że bieżąca wartość to jest ta bieżąca wartość tych 110 zł za rok jest równa 104,75, a to jest mniej niż 105 złotych. No i możemy oczywiście przekonać się o tym. Obliczając, ile to 105 zł będzie warte za rok, biorąc tę naszą stopę zwrotu, którą tutaj cały czas zakładamy, że jest 5%, że zysk z inwestycji nieobarczonych ryzykiem w skali roku jest równy 5%. Możemy obliczyć, ile te 105 zł będzie warte za rok. No to trzeba moje 105 złotych pomnożyć znowu przez co? No przez 1,05, tak czy tutaj może napiszę, że to jest razy. 1,05. Czyli mnożę przez 1,05 i co dostaję? Dostaję 110 zł i 25 groszy. Czyli tutaj mam 110 zł i 25 groszy, 25 setnych. Czyli widzimy, że rzeczywiście ta kwota jest wyższa od tej o 25 groszy. Czy rzeczywiście ta opcja jest dla nas najkorzystniejsza z tych trzech, które tutaj mamy do wyboru. No i to wszystko oczywiście opierało się na dwóch założeniach. Po pierwsze na tym, że wszystkie te inwestycje i obietnice wypłat są nieobarczone żadnym ryzykiem, że są absolutnie pewne, a po drugie tutaj wszędzie zakładaliśmy, że jest ta stopa zwrotu z inwestycji równa 5% i używaliśmy tej samej stopy zwrotu do przeliczania potencjalnych zysków i do dyskontowania Wartości tych przyszłych wy wypłat do dyskontowania, czyli przeliczania na ich bieżącą wartość. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Ci, co to jest wartość bieżąca. No i zachęcam Cię do obejrzenia kolejnych filmów, gdzie będzie więcej przykładów dotyczących tego pojęcia, bardziej skomplikowanych, i również, gdzie zobaczymy sobie inne spokrewnione z tym tematem pojęcia.